Dzień dobry, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie jest mi niezwykle miło skorzystać z tego zaproszenia, aby się z Wami spotkać w ten taki trochę wirtualny, zdalny sposób, ale wierzę, że ta rzeczywistość, jaka nas zastała w tym roku, przełoży się na pewno na jakieś nowe doświadczenia, na pewno da się z tego wypracować coś pozytywnego i między innymi dlatego właśnie się spotykamy właśnie w taki sposób zdalny. Jest mi niezwykle miło uczestniczyć w projekcie, który tutaj organizatorzy zaproponowali i zaprosili mnie. Chciałbym serdecznie podziękować kuratorom Adamowi Kamińskiemu i pani Ani Królicy za to, że mogę przedstawić Wam dzisiaj tak naprawdę zagadnienia, które zajmują mnie od dłuższego czasu, zajmują naukowo. Ja się nazywam Mackiewicz Wojciech i w mojej pracy badawczej, pracy filozofa kultury, skupiam się na krytyce i jakby analizie ograniczeń kulturowych. I chciałbym przedstawić dzisiaj taką moją koncepcję. To jest wynik może ostatnich moich nawet badań, nad którymi wciąż jeszcze pracuję, które zakładałyby, koncepcja ta zakłada, że jakby sztuka jest wyzwoleniem z pewnych okowów kulturowych, w jakich tkwimy, ale też specyficznie sztuka performance byłaby wyzwoleniem z takich okowów, w jakich kultura współczesna, tak zwana kultura ponowoczesna się znalazła. Moje wystąpienie będzie chyba złożone z dwóch części, tak można by je było roboczo podzielić. We wstępie, takim może bardziej obszernym, opowiem o kondycji właśnie naszej kultury zachodnioeuropejskiej, a w drugiej części właśnie jakby skonstatuję pewien problem, na czym polega problem z naszą kulturą europejską w świetle pewnej koncepcji filozoficznej, która jest mi bardzo bliska, a w drugiej części opowiem o pewnych propozycjach rozwiązania tego problemu i dlaczego właśnie sztuka performance mogłaby służyć tutaj za rozwiązanie. Zatem do dzieła. Otóż mówiąc o kulturze zachodnioeuropejskiej, należy się zastanowić, myślę na początku, co to takiego jest. Obszar kultury zachodnioeuropejskiej, według na przykład takiego filozofa kultury Filipa Nemo, rozpościera się pomiędzy linią rzeki Bug na wschodzie, czyli zupełnie tutaj niedaleko, i kończy się na zachodzie, gdzieś tam, gdzie zachodnie wybrzeże kontynentu północnoamerykańskiego schodzi do Oceanu Spokojnego. Na północy wiadomo, na południu jest to basen Morza Śródziemnego, więc to jest ten obszar. Jakie wartości go warunkują? Otóż w mojej ocenie taką najbardziej fundamentalną zasadą czy regułą kultury zachodnioeuropejskiej jest dualizm. Dualizm. Czym jest dualizm? Dualizm jest pewnym podziałem na dwoje, rodzajem analitycznego myślenia, rozdzielenia czegoś na czynniki pierwsze, po to, żeby potem móc sobie to wszystko spójnie przyswoić. Dualizm jest widoczny chociażby w zasadzie logicznej, tak zwanej zasadzie wyłączonego środka, która mówi, że jakaś rzecz może być albo nie być. To znaczy, nie ma trzeciej opcji. Nie może jakaś rzecz być i nie być zarazem, prawda? To wydaje się na tyle oczywiste, że aż żenujące dla nas, Europejczyków, ale proszę mi wierzyć, że kiedy się opuszcza obszar ten właśnie geograficzny nasz i się podąża do innych kultur, kultur Dalekiego Wschodu na przykład, to już nie jest takie oczywiste. Dlatego lubię tam podróżować, ponieważ kiedy się rozmawia z tymi ludźmi na ulicy, to ich kategorie logiczne są zupełnie inne. I jakby to jest fascynujące, że spotkanie z inną kulturą pokazuje mi osobiście, Europejczykowi tam zanurzonemu, jak bardzo jestem związany tymi twardymi, silnymi okowami, powiedzmy, logiki tej właśnie dwuwartościowej. Prawda? Ale dualizm to nie tylko logika, ponieważ na tych zasadach logicznych opiera się tak naprawdę cały gmach racjonalizmu europejskiego, czyli tak naprawdę całe nasze myślenie, sposoby myślenia tutaj ludzi na Zachodzie, one są oparte właśnie na tej zasadzie dwuwartościowości. Albo, albo. Trzeciej opcji nie ma, prawda? Z kolei na gmachu racjonalności zbudowana jest cała nauka, cały dorobek, a to jest bardzo istotna wartość
kultury europejskiej, właśnie to, że ona wynalazła naukę, rozwinęła tę naukę do takiej, powiedzmy, współczesnej formy, ztechnologizowanej, najnowszej i szczyci się, chroni ten dorobek, prawda? Dorobek naukowy jest wartością kulturową, którą za niszczenie którego na przykład grożą kary na Zachodzie, więc to jest fundament, tak mniej więcej ten fundament wygląda. Ale to dualistyczne myślenie, o którym mówię, ono jakby, uważam, skupia się na takich kluczowych kategoriach. Dualizmy z perspektywy filozoficznej można by takie najbardziej istotne wyróżnić, takie oto, chociażby, oczywiście w mojej ocenie, chociażby dualizm sfery sacrum i sfery profanum. Sacrum, wiadomo, jest to taka sfera, nie tylko przestrzeń geograficzna, ale również przestrzeń myślenia, przestrzeń mentalna, do której podchodzimy z szacunkiem, gdzie obowiązują pewne tradycyjne, tak, historyczne wartości, gdzie jest jakiś hierarcha, ktoś, kto tym wszystkim reguluje i tak dalej. Natomiast sfera profanum to jest to wszystko, co robimy w domu. Tak, profanum to domostwo, to sfera spraw prywatnych, codziennych, takich, powiedzmy, zawodowych i tak, rozrywkowych i tak dalej. Sacrum to nie tylko budowle kościelne czy cmentarze, ale również różne inne tabu kulturowe, o których za chwilkę będę mówił. I znowu, wracając do kultury wschodu, tam sfera sacrum i profanum są splecione ze sobą. W kulturze Bliskiego Wschodu, w kulturze islamu na przykład, meczet służy do tego, żeby tam spożywać posiłki, żeby tam się dzieci jakoś bawiły, biegały, jakoś tam dokazywały głośno, wcale nie trzeba się zachowywać w ciszy. W meczetach widziałem w Stambule ludzi śpiących pod ścianą, przychodzących sobie wyspać się na przykład w czasie wielkiego upału, prawda? W cieniu świątyni i tak dalej, i tak dalej. Więc to taki wyróżnik, który nas bardzo charakteryzuje, być może ogranicza, być może rozwija, nie oceniam, ale na pewno jest nie zawsze tak widoczny. Innym dualizmem jest podział na naturę i kulturę. I tutaj na przykład, korzystając z późnych dzieł Freuda, można się odwołać do kultury jako źródła cierpień, takiej książki Freuda. On mówi, że w rozwoju człowieka, czy to historycznym, czy to osobniczym, na początku zawsze jest pewien stan natury, takiej natury, w jakiej żyją zwierzęta. I to jest stan absolutnej wolności, mówi Freud. Ten stan naturalnej wolności, czyli jakby być może, jakby się wydawało, stan pożądany dla nas, dla artysty, dla performera, jest w psychoanalizie przedstawiony jako stan permanentnego zagrożenia. To znaczy stan natury to jest stan, w którym wszyscy są przeciwko wszystkim, w którym słabszy ginie z ręki silniejszego, jest po prostu pożerany, prawda? Tak jak w świecie zwierząt. No i kultura jakby nadbudowuje się na tym stanie naturalnym w taki sposób, że ludzie dochodzą do istoty ludzkie, rozumne, wczesne, dochodzą do wniosku, że może jakieś formy kolektywizmu plemiennego obronią nas przed tym permanentnym zagrożeniem ze strony tej zabójczej natury, prawda? Ale właśnie kolektywizm, zbieranie się w jakieś grupy zaraz wymaga jakiegoś ustawodawstwa, prawodawstwa i tak dalej, a tym samym rezygnujemy z części swojej wolności na rzecz podporządkowania się pewnym regułom zapewniającym nam bezpieczeństwo. Czyli ta wolność i to szczęście i to bezpieczeństwo to są takie ambiwalentne rzeczy. Coś za coś, prawda? Innym przykładem jest dualizm teorii i praktyki. I tutaj już krótko. Teoria to jest właśnie ten cały gmach wiedzy, który jest uświęcony, tak jak powiedziałem wcześniej, natomiast praktyka rozstrzygana jest tutaj filozoficznie, rozumiana jest filozoficznie jako te wszystkie przypadkowe ruchy, praktyczne zastosowania. One są obarczone dużym błędem, w praktyce rzeczy nie zawsze tak idealnie wychodzą jak na papierze na przykład, rozpisane przez architekta czy matematyka i tak dalej. Więc ta praktyka dotyczy właśnie tej materii, która jest wiecznie taka trudna w kształtowaniu, która jest niedoskonała, kruszy się, niszczy i tak dalej, a przeciwieństwem materii, to kolejny dualizm, byłaby jakaś idea, prawda, która jest wieczna, która jest doskonała i tak dalej. I teraz podsumowując te kwestie filozofii kultury, krytyki dualizmu,
Można powiedzieć, że taki filozof dwudziestowieczny z drugiej połowy XX wieku, Jacques Derrida, francuski, autor dekonstrukcji, stwierdził, że ten dualizm to nie jest taka niewinna sprawa. To znaczy, to nie jest tylko podział na dwoje. To za każdym razem jest pewna ocena. To znaczy, za każdym razem jeden z tych członów jest waloryzowany pozytywnie kosztem drugiego członu, który jest waloryzowany negatywnie. No w tych parach sacrum profanum chyba wiadomo, co jest wyższą wartością. Oczywiście sfera sacrum. W parze kultura-natura podobnie. Kultura jest czymś pożądanym, natura jest czymś, przynajmniej w kontekście psychoanalizy freudowskiej, o której powiedziałem, jest czymś mniej pożądanym. Teoria jest zawsze czymś lepszym niż praktyka. No dobrze, ale co to ma do teorii performance? No, to jest jakby tło, w jakim funkcjonuje ciało na Zachodzie. I teraz kolejnym dualizmem, który mnie już bardzo interesuje, to jest dualizm duszy i ciała. Klasyczny, starogrecki, filozoficzny dualizm duszy i ciała. I tutaj też mamy pewną waloryzację, prawda? Dusza, ten pierwiastek duchowy w człowieku, to jest ta iskra Boża. Dusza to jest ten element boski, który zostaje wszczepiony w tę niedoskonałą materię, jaką jest ciało. No i w tym złożeniu jakoś człowiek funkcjonuje. Tak mówi platonizm właśnie chociażby. Na platonizmie bardzo mocno oparta jest tradycja chrześcijańska. Zatem nie tylko filozofia, nie tylko Kościół, ale cała tradycja chrześcijańska, rozumiana jako kolejny kluczowy fundament kultury zachodnioeuropejskiej. I ten dualizm, on pojawia się w historii Europy, w historii myśli europejskiej, co jakiś czas jest za każdym razem wzmacniany. To znaczy on się pojawia w momencie, kiedy jakoś filozofia schodzi na jakieś niewłaściwe tory, gubi się albo zaczyna grzęznąć w jakichś paradoksach. Tak było za sprawą rewolucji kartezjańskiej, gdzie Kartezjusz stwierdził w słynnej sentencji cogito ergo sum, myślę więc jestem, że tak naprawdę myśl warunkuje istnienie. Mówi Kartezjusz, mogę zwątpić we wszystko, mogę zwątpić w istnienie przedmiotów, mogę zwątpić w istnienie własnego ciała, ale w co nie da się zwątpić? No nie da się zwątpić w samo wątpienie. Tak twierdzi. A czym jest wątpienie? No wątpienie jest myśleniem. Tak? Więc to jest takie dowodzenie logiczne. Wątpię, więc myślę. Myślę, więc jestem. Ponieważ myślenie nie może być... Musi wymaga jakiegoś podmiotu myślącego, jakiegoś rozumu, jakiegoś czegoś, jakiegoś naczynia, mówiąc metaforycznie, w którym by się ono odbywało, w którym by się ono inicjowało. No i w ten sposób Kartezjusz mówi, że myślenie właśnie warunkuje istnienie, warunkuje byt człowieka, prawda? Więc znowu tutaj jest ta waloryzacja pokazana. Znowu dualizm, ale właśnie zwaloryzowany, że myśl jest czymś wyższym niż ciało. Jeżeli idziemy tym tropem myślenia dualistycznego, logiki dwuwartościowej, to ona, jeżeli patrzymy na ciało, zastanowimy się nad ciałem, to ona jakby coraz głębiej wkracza w tkankę ciała. I co mam na myśli? W języku polskim to nie jest tak łatwo uchwytne, ponieważ my nie mamy tutaj wypracowanych pojęć, ale w języku angielskim funkcjonuje dualizm, dwa określenia ciała. Dualizm pojęć the body i the flesh. Jedno i drugie w słowniku oznacza ciało. Zaraz, zanim to wytłumaczę, to jeszcze podam kilka innych przykładów. W języku francuskim podobny dualizm występuje. W opozycji pojęć le corps organique, na przykład, ciało organiczne, i la chair matérielle, czyli cielesność materialna, coś takiego. I teraz na czym polega różnica? Z tego czasu, kiedy badałem tę kwestię właśnie na poziomie rozstrzygnięć językowych, zaproponowałem również pewien dualizm, który może mógłby funkcjonować w języku polskim. I to byłaby opozycja pojęć cielesność, cielistość. Cielesność, cielistość. Co mam na myśli? Co oznacza właśnie ten drugi, to drugie pojęcie w języku angielskim i w języku francuskim? No oznacza ono ciało, żywe. Czasem the flesh jest tłumaczone jako mięso, albo ludzkie mięso, jakoś tak dziwnie w słownikach się pojawia. No jest to ciało, żywe ciało, i tylko jakby pozbawione tej podmiotowości, tej boskiej cząstki rozumu, którą jesteśmy obdarzeni. I w tej dychotomii cielesność-cielistość
wyjaśniałem zawsze to pojęcie cielistości właśnie w odniesieniu do takiego, proszę sobie wyobrazić, robaka, nie wiem, niech to będzie jakaś dżownica, która z jednej strony no, jest obdarzona tą funkcją życia, ale z drugiej strony no, na bardzo takim prymitywnym poziomie. Ona tam te receptory bólu ma nie do końca wykształcone, nie do końca panuje nad swoją fizjologią, nie jest w stanie odbierać tych wszystkich bodźców ze świata zewnętrznego, tak jak powiedzmy istota racjonalna, istota rozumu, prawda? Więc cielistość na kształt właśnie takiego oślizłego robaka. Cielistość jako ciało żywe, podkreślam. I ja myślę, że na gruncie sztuki można by było również znaleźć takie porównanie i odniesienie i egzemplifikację, a mianowicie jeżeli przyjmiemy, że tą kwestią cielistości czy pracą nad cielistością byłby body art, to też taka dosyć bardzo ciekawa dyscyplina, ciekawie i prężnie rozwijająca się i naprawdę do niesamowitych wyników tam artyści dochodzą, ciekawe rzeczy wypracowują. Zatem body art jako wykorzystywanie ciała jako nośnika, tak? Czyli jako cielistości do prezentowania pewnych treści. To gdybyśmy tak ujęli kwestię cielistości, no to performance z pewnością byłby tutaj wyjaśnieniem obrazowym cielesności. Prawda? Czyli tutaj w performance dochodzi do integracji sfery racjonalnej ze sferą cielesną i performer jako właśnie tak zintegrowany no, działa, ale o tym jeszcze za chwilę w drugiej części. Jeżeli chodzi o samą cielesność w świecie ponowoczesnym, to no to charakteryzuje się ona właśnie tym dualnym waloryzowaniem negatywnym, czyli cielesność jest zawsze czymś wykorzystywanym instrumentalnie właśnie po to, żeby jakoś estetyzować swoje istnienie. No, tak to się nazywa w filozofii. Pojęcie estetyki czy estetyzacji nie jest tutaj związane jakoś ze sztukami, to znaczy estetyka nie oznacza czegoś, co jest estetyczne, piękne, tylko estetyka jest tutaj zaczerpnięta z teorii poznania, z epistemologii i to oznacza sferę wrażeń. Coś estetycznego w tej filozofii oznacza coś wrażeniowego, a wrażenia, jak wiadomo, są odbierane no, zmysłami, to jest takie bodźcowanie i tak dalej. Więc ciało we współczesnym świecie, w świecie ponowoczesnym, to jest właśnie takie ciało no, trochę wystawione na widok za każdym razem w każdej przestrzeni, w której się przejawia. Jest ono obserwowane, ponieważ dzisiaj już trudno, mówią filozofowie, być tak naprawdę samemu z sobą, ze swoimi myślami. Bardzo ciężko uciec od tego świata, który jest no, wirtualny, od tego wielkiego świata, który nas atakuje poprzez internet w naszym własnym zamkniętym domu, w którym chcielibyśmy może zaznać trochę intymności. I bardzo mocno profiluje nasze myślenie. Tak, kultura oparta właśnie na tej racjonalności, o której powiedziałem wcześniej, to jest taka kultura, która no, w drugiej połowie XX wieku przekształciła się w kulturę popularną, to znaczy kulturę powielającą pewne wzorce. Kulturę, która, no, która propaguje te same wartości w skali masowej, na skalę masową, prawda? Więc estetyzacja życia to jest właśnie ta wizualność, to polega nie tylko i wyłącznie na grze wrażeń i tak naprawdę tylko pierwsze wrażenie się liczy, prawda? Nikogo w dzisiejszym świecie, w świecie zmedializowanym nie interesuje jakaś głębia, nie interesuje co ma ktoś więcej do powiedzenia niż 2 czy 4 zdania w komentarzach na przykład w mediach społecznościowych, bo to już jest za trudne, na to już nie ma czasu ani uwagi. Świat biegnie do przodu, prawda? A z drugiej strony, oprócz tych zjawisk estetyzacji, mamy do czynienia ze zjawiskami medykalizacji. To znaczy, estetyzacja wymaga tego, żebyśmy zawsze też byli, no, te wrażenia muszą być pozytywne, chcemy sprawiać dobre wrażenie, prawda? Więc trzeba dobrze wyglądać. Wszelkie procesy życiowe, naturalne procesy życiowe, takie jak na przykład starzenie się, są w związku z tym medykalizowane. Co to znaczy?
To znaczy, że to, co wcześniej było postrzegane jako naturalne właśnie procesy życia i starzenia się, dzisiaj jest postrzegane jako w kategoriach chorób. Dzisiaj procesy starzenia się leczy. Wypadające włosy, zaburzenia cyklu menstruacyjnego u kobiet, zaburzenia potencji u mężczyzn, plamy, starcze na skórze. To wszystko podlega leczeniu. Można wymieniać i wymieniać dalej. Problem polega na tym, że tak naprawdę no, chyba nie do końca jesteśmy w stanie pogodzić się z przemijającym czasem i ze starzeniem się. Więc oprócz estetyzacji mamy do czynienia również z medykalizacją, która nas ujednolica. Tak, wszyscy zaczynamy być tacy sami. Wszyscy zaczynamy być piękni, młodzi i tacy, powiedzmy, doskonali. Jak dyktują nam wzorce kulturowe. I teraz, jak w takiej sytuacji, jak w takiej rzeczywistości odnajduje się performer? Co to w ogóle jest performance? Jak można tego typu zjawiskom technologizowania naszego życia, ujednolicania, umasawiania, tym zjawiskom umasawiającym nasze życie i naszą egzystencję, naszą cielesność, czy jak można się przeciwstawić i czy w ogóle trzeba, czy jeżeli może ktoś nie odczuwa takich potrzeb, to co z tym też zrobić, prawda? No, ta tradycja filozoficzna, z której ja się wywodzę, ona jest taka, powiedzmy, kontestująca ten porządek i właśnie poszukująca jakichś takich ujść, w których pojawia się powiedzmy ta indywidualność, gdzie tam jeszcze ewentualnie przejawia się wolność ludzka. Czy indywidualna właśnie wolność. No i performance jest doskonałym tego przykładem. Tak? I już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, performance jest pewnym działaniem ciała. Więc ten dualizm duszy i ciała zostaje tutaj jakby przekroczony. To znaczy nie przezwyciężony, nie scalamy tutaj niczego, ale przekraczamy. Badając literaturę na ten temat, na temat performance'u, zacząłem, bardzo szybko się zorientowałem, że jest całe mnóstwo pojęć i dziedzin, w których pojęcie performatywności się w ogóle pojawia. Performatywność znajdujemy w socjologii, znajdujemy w jakichś naukach politycznych, w naukach prawnych, w takich w retoryce na przykład, oczywiście w sztuce medialnej i tak dalej. Czyli to byłyby te wszystkie praktyki mówiące o tym, jak w sposób zestetyzowany jawić się w przestrzeni publicznej, prawda? Ale no, nie będziemy tutaj teraz robić żadnej takiej głębszej analizy, ponieważ to jest dosyć gęsty gąszcz. Zaproponować chciałbym jednak tylko kilka definicji, które znalazłem w tekstach Rosario D'Angela. Po pierwsze, performance to rezygnacja artysty z obiektu sztuki i przyjęcie własnego ciała jako obiektu sztuki. No tutaj to jest przykład tej integracji, o której mówiłem, o integracji duszy i ciała. Ale po drugie, zaczyna się coraz ciekawiej. Performance to jest żyć przepływami intensywności, a nie według wartości ustalonych hierarchicznie. Zdobywać dla siebie rzeczywistość zdradzieckim gestem złodzieja czy kleptomana, a nie kaznodziejską arogancją. Tak? Czyli to jest jakby działanie na własną rękę, poszukiwanie okazuje się w performance czymś ważniejszym niż znalezienie. Droga jest czymś ważniejszym niż cel. Dalej, performance to jest wiedzieć, że to, co straszne, już się stało i odprawiać za każdym razem obrzęd śmierci, pożądania historii bez fałszywych nostalgii, ale z pełną świadomością tego, który wybrał, a jednak kontynuuje życie. I tutaj performance to jest wiedzieć, że to, co straszne, już się stało. Tutaj pobrzmiewa ta niczańska zasada, metafora śmierci Boga. Prawda? W tej metaforze śmierci Boga niczemu oczywiście chodziło o upadek wielkich narracji. W dzisiejszym świecie już nie ma prawdy przez duże P, prawdy objawionej, prawdy uniwersalnej, absolutnej. Dzisiaj jesteśmy zmuszeni, czy tam się to podoba, czy nie, poszukiwać prawdy na własną rękę, prawdy intymnej, prawdy własnej. One oczywiście, te prawdy pomiędzy jednostkami wchodzą w konflikt, więc one są właśnie takimi prawdami przez małe P. Piękno estetyczne również jest taką metanarracją, główną zasadą, która również
została odrzucona albo jakoś upadła we współczesnym świecie, no dzisiaj piękno nie jest dyktowane w jakiś sposób absolutny, tak jak to miało miejsce 200, 300, 400 lat temu i wcześniej. Dzisiaj każdy w sposób indywidualny ocenia, co jest piękne, a co nie. Ta zasada, platońska zasada trójjedni, dobra, piękna i prawdy została rozbita. Dzisiaj to, co jest kiedyś, to, co było piękne, musiało być dobre i prawdziwe. Dzisiaj jest możliwa każda inna konfiguracja. Na przykład piękno może być złe. Na przykład figura femme fatale. Prawda? Piękno może być złe. No, kiedyś to nie było takie oczywiste. Czy zatem performance jest dyscypliną? No, autorzy, na przykład wspomniany Mervyn Carlson, twierdzą, że nie, że to nie jest żadna dziedzina sztuki. Ale też nie jest to coś interdyscyplinarnego. Czyli chodziłoby o to w performance, jak sądzę, i to mnie tutaj bardzo interesuje, że jest jakby zupełnie inną jakością. Nową jakością, nową świeżością, której we współczesnym świecie no, po prostu brak. Zatem Carlson mówi, że performance jest antydyscyplinarny. I ta antydyscyplinarność to jest ten objaw buntu, który mi się tutaj bardzo podoba. Oczywiście nie chodzi o jakiś taki bunt związany z jakąś rewolucją, niszczeniem, burzeniem itd. Chodzi o bunt artystyczny, o rewolucję artystyczną, o rehumanizację sztuki. O to właśnie. I w tym performensie artysta, jak sądzę, osiąga tę syntezę, której pozbawia go ten porządek dualistyczny w kultury, w której żyjemy. I jak sądzę, w związku z tym performance nie jest czymś estetycznym, nie jest czymś z pola sztuki, z dziedziny sztuki, ale z tej perspektywy właśnie filozoficznej uważam, że performance jest czymś zdecydowanie przedestetycznym. I zaraz o tym jeszcze też powiem nieco więcej. Być może nie warto definiować pojęcia performance'u, ale też pozwolę sobie na taką ciekawszy cytat na temat źródła performance'u. Otóż jednym ze źródeł jest futurystyczny teatr Varieté sprzed 100 lat. Co było celem tego teatru? Grzegorz Dziamski przywołuje, cytuję: celem było rozerwać i zabawić publiczność, oszołomić ją i pobudzić do żywej reakcji, wyzyskując w tym celu wszystkie możliwe środki, zarówno sceniczne, jak i pozasceniczne, w rodzaju malowania foteli klejem, posypywania proszkiem powodującym swędzenie i kichanie, sprzedawania biletu na to samo miejsce kilku osobom, gratisowego wpuszczania na przedstawienie ludzi psychicznie chorych, nadpobudliwych, skorych do wywoływania burt. To musiał być naprawdę ciekawy obrazek takiego teatru, ale znowu, z perspektywy filozoficznej, tam w takiej sytuacji, proszę sobie wyobrazić, no, odbiorca nie jest bierny, widz nie jest bierny, widz jest aktywnym uczestnikiem całego wydarzenia, zatem widz w istotny, kluczowy sposób wpływa na to wydarzenie teatralne, co jest niesamowite. Performance wykorzystuje czynności, powiedzmy takie, które wykonujemy na co dzień. W jednym z performance'ów autorka, performerka obcinała paznokcie po cienku, na przykład, wobec, no, gdzieś na scenie, bez światła obecności publiczności, prawda? Więc w innym z kolei na przykład przyrządzała posiłki i tak dalej. Więc ten rozdział na sakrum i profanum okazuje się tutaj znowu przekroczony, ponieważ czynności dnia codziennego mogą mieć wartość artystyczną albo właśnie przedartystyczną. I kiedy powiedziałem, że performance jest czymś przedestetycznym, to chodziło mi właśnie o ten element, że filozoficznie on dokonuje krytyki naszych codziennych czynności. W performance, wykonując jakąś czynność dnia codziennego, obcinanie paznokci albo przyrządzanie posiłków, ale robienie tego w innej przestrzeni, w innej konwencji, w innym czasie, w innym świetle, nagle uświadamia uczestnikowi, że jak bardzo zautomatyzowane czynności on sam wykonuje w domu, w tych właśnie utartych kulturowo warunkach, prawda, w dobrym oświetleniu itd. Więc w ten sposób performance
tak trochę właśnie rewolucyjnie, buntowniczo ujawnia od drugiej strony tylnymi drzwiami, ujawnia strukturę naszych codziennych czynności. To jest bardzo ciekawe, ponieważ to bardzo ciekawie rzutuje na antropologię, na pytania o to, kim jest człowiek, jak funkcjonuje człowiek w zachodniej kulturze, według jakich konwencji, według jakich porządków, według jakich rytuałów, prawda? Poprzez, cytuję teraz Klausa Grocha, niemieckiego teatrologa, poprzez ukazywanie społecznej, codziennej rzeczywistości widz nabywa świadomość nowego rodzaju estetycznych wartości, czasu, dźwięków, języka, mentalności, potrzeb. Widz patrząc na siebie powinien przypomnieć sobie, że jest istotą ludzką. Czyli jakby performance w sposób taki no, dosyć mocny, silny, zdaje się krzyczeć na temat tego, na ile jest jeszcze w ogóle możliwa właśnie indywidualność, na ile możliwe jest osobiste, prywatne, intymne życie. Z pewnością performance jest jakąś formą życia wspólnotowego, przeżycia wspólnotowego tego wydarzenia. Przeżycia nie tylko w takim sensie duchowym, ale być może również fizycznym, tutaj odwołując się do teatru futurystycznego, prawda, bo można było się tam nabawić chyba jakichś obrażeń nawet w tym teatrze, więc to przeżycie nagle się okazuje czymś kluczowym w performancie. No żartuję sobie oczywiście, ale to przeżycie duchowe, ono tutaj jest właśnie w taki sposób zmultiplikowane, doprowadzone do skrajności. Próbujące wykrzesać jeszcze jakieś siły życia z nas, zautomatyzowanych, ztechnologizowanych przez kulturę, przez tę naszą racjonalność, przez tę naszą twardą logikę, przez te prawa fizyki i prawa nauki i tak dalej. Zatem ta wspólnotowa forma, uważam, jest czymś, czego nam szczególnie brakuje dzisiaj. A może w drugą stronę, może powinniśmy zapytać, czy przypadkiem sztuka performance nie pojawiła się właśnie w odpowiedzi na to, że jednostki, my, ludzie, w naszej kulturze zaczęliśmy się stopniowo czuć coraz bardziej samotni. Bo na przykład w egzystencjalizmie francuskim można by było no, znaleźć dowody na to, jawne dowody u Sartra na przykład. W książkach Sartra, w książkach Alberta Camus jest otwarcie mowa o tym, że jesteśmy sami dla siebie na tym świecie. Sartre pisze, to słynna sentencja, piekło to inni. Prawda? No dobrze, więc jakby można było podsumować w paru słowach tę opowieść? Tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się osobiście, że performance stawia bardziej na drogę niż na osiągnięcie celu, na próbowanie niż na osiągnięcie konkretnego, twardego efektu, na próbowanie siebie samego przede wszystkim w tych czynnościach, niż na podporządkowywanie się pewnym gotowym wzorcom, w które nas wyposaża kultura. Po drugie, sztuka nie powinna być czymś oddzielnym od życia, ale działanie w obszarze życia. To z kolei cytat Chrisa Berdena, takiego performera, który w latach 80. bodajże przeprowadzał takie performance, w których jakoś tam bardzo umartwiał swoje ciało. Znaczy jakoś, na przykład jeden performance polegał na tym, że ktoś miał do niego wystrzelić z pistoletu. I tam no, dużo tej przemocy było. Więc znowu, z filozoficznego punktu widzenia zastanawiam się, czy uczestnictwo w takim wydarzeniu nie byłoby jakimś sposobem na to, abyśmy zaczęli może troszeczkę inaczej myśleć o przemocy, która jest na świecie, o wojnach, o ludobójstwach, które się toczą gdzieś tam w dziwnych, w krajach o dziwnych nazwach, w miastach o dziwnych nazwach, których nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć, prawda? Może wtedy byśmy tak lekko myśli na ten temat się nie wypowiadali. I tak też Berden argumentował swoją działalność, prawda, że chciałby zmienić percepcję człowieka na temat zjawiska przemocy. Dlatego on coś takiego proponował. Dlatego mówię, z perspektywy filozoficznej to jest bardzo atrakcyjne takie poszukiwanie. Oczywiście z każdej innej perspektywy to może się wydawać zupełnym wariactwem. Prawda? Po trzecie, i to jest też cytat Melvina Carsona. W performancie chodzi o doprowadzenie działania do takiego natężenia, w którym działanie zyskuje dominację nad artystą. Wymyka się spod kontroli. Działanie artysty wymyka się jego kontroli, ujawniając nowe możliwości ja, autora.
czyli jakby jego unikatowe formy kreacji. Tutaj znowu wraca ten motyw tego, że poszukiwanie jest czymś chyba ważniejszym od znajdowania. No i ostatecznie Thomas Strauss, niemiecki teatrolog, z kolei krytyk sztuki performance, uważa, że performance jest rodzajem sejsmografu naszej cywilizacji. Co to znaczy? To znaczy, że on tam funkcjonuje, gdzie pojawia bada natężenia, na ile można, dlaczego pewnych rzeczy nie można przeprowadzić, gdzie jest granica tabu kulturowego, jak jest skonstruowane tabu kulturowe, czym ono jest, dlaczego ono tak funkcjonuje, dlaczego przemoc na scenie jest stabilizowana i nie można jej pokazywać, prawda? Czy na pewno tak to funkcjonuje wszędzie na świecie, prawda? W innych kulturach, na przykład w jakichś kulturach oceanii, na przykład plemiennych, prawda? Gdzie krew przecież przy jakichś rytualnych obrzędach się dosyć mocno dzieje, gdzie się nacina rytualnie ciało, gdzie się je tatuuje, gdzie się je kaleczy rytualnie i tak dalej, prawda? I jeszcze jeden cytat, przedostatni. Eugenio Barba pisze tak. Uważam, wierzę, że istnieje transkulturowa fizjologia, niezależna od tradycyjnej kultury, a związana z takimi zjawiskami jak równowaga, dynamika, opozycja formy. Performance jest zatem narzędziem badań międzykulturowych. Międzykulturowych, czyli performance pozwala wyjść poza te granice, które nam narzuca kultura, ale to wyjście nagle okazuje się bardzo doskonałą furtką do przejścia do innej kultury. I zamiast zakończenia, a w zasadzie zamiast podsumowanie już było, po podsumowaniu przychodzi cytat. Tym razem cytat z chyba jednego z moich najulubieńszych filozofów, Fryderyk Nietzsche. W książce Zmierzch Bożyszcz pisze tak. Aby mogła zaistnieć sztuka, aby mógł zaistnieć jakikolwiek estetyczny czyn i ogląd, niezbędny jest pewien fizjologiczny warunek wstępny – upojenie. Dopiero upojenie musi wzmóc pobudliwość całej maszyny kulturowej. Inaczej bowiem nie powstanie żadna sztuka. Taką moc posiadają wszystkie, tak przecież różnorako uwarunkowane rodzaje upojenia. Przede wszystkim upojenie płynące z pobudzenia płciowego. Ta najstraszniejsza i najbardziej pierwotna forma upojenia. Tak samo upojenie, które pojawia się w następstwie wszystkich wielkich pragnień, wszystkich silnych afektów. Upojenie świętem, rywalizacją, wyczynem, zwycięstwem, wszelkim skrajnym ruchem. Upojenie okrucieństwem, upojenie niszczeniem, niektórymi zjawiskami meteorologicznymi, na przykład upojenie wiosenne, albo pod wpływem narkotyków. Wreszcie upojenie woli, upojenie nagromadzonej i wezbranej woli. Istotą upojenia jest poczucie wzmożenia sił i pełni. Uczucia tego udziela się rzeczom, zmusza się je, aby coś od nas wzięły, zadaje się im gwałt. Proces ten zwie się idealizowaniem, tak? Czyli tworzymy totemy. Przedmiotom nadajemy funkcje sakralne, funkcje energii życiowej, którą tak naprawdę to my posiadamy, a nie przedmioty. Uwolnimy się od tego pewnego przesądu. Idealizacja nie polega, jak się powszechnie sądzi, na odrywaniu czy pomijaniu drobiazgów, tego co uboczne, właśnie w tym dualizmie duszy i ciała, gdzie materia jest niżej waloryzowana, a idea jest czymś bogatszym, czymś pożądanym. Tak? Czyli idealizacja nie polega, jak się powszechnie sądzi, na odrywaniu czy pomijaniu drobiazgów, tego co uboczne. Decydujące jest tu raczej potworne wydobywanie rysów głównych, także skutek tego pozostałe znikają.
Thank you.